Robert, tak na gorąco, kuśtykałeś przed chwilą, czy mi się wydawało? No, nic wielkiego, lekkie zbicie w trakcie meczu, ale akurat tutaj nie ma co na to zwracać uwagi. Podobno każdy mecz to inna historia. Pewnie niektórzy dzisiaj się nad tym zastanawiają. Wiesz, do czego piję? No, taki sam wynik jak w tamtym sezonie, w półfinale. Z Atletico, to jest naprawdę niewygodny rywal. Ciężko się z nimi zawsze gra. Mamy jeszcze drugi mecz u siebie z nimi, więc mam nadzieję, że odrobimy te straty i wtedy ewentualnie wyjdziemy na pierwszą pozycję lub Atletico zgubi jeszcze 10 punkty, a my mam nadzieję, że będziemy wygrywali do końca. Ciężki teren. Szkoda, że na pewno należał nam się chyba remis, bo mieliśmy kilka sytuacji, mogliśmy strzelić bramkę, no ale tak to jest, jak się z Atletico straci bramkę, to później już ciężko gonić wynik. Próbowaliśmy, chyba tam niewiele też zabrakło w kilku sytuacjach. Dzisiaj w pierwszej połowie odniosłem wrażenie, że było tak, a to dostałeś piłkę za plecy, a to zagraliście sobie tak, że ktoś chciał dostać do nogi, a dostał piłkę na dobieg, na wolne pole. A trochę brakowało jakby zrozumienia. Ja pytam, miałem takie wrażenie, natomiast druga połowa to już troszeczkę tak walenie głową w mur. No faktycznie, w pierwszej połowie brakowało może tej dokładności, tego spokoju. Trochę, może pierwsze 10 minut naprawdę dobrze zaczęliśmy grać. Później trochę to poszło w drugą stronę i dzisiaj jakoś tam nie chciało to, jeśli chodzi o przód, funkcjonować tak jak zawsze powinno, albo tak jak zawsze funkcjonuje, więc zdarzają się takie mecze, że nie wychodzi, czegoś tam brakuje, słabszy dzień po prostu czasami się zdarza, więc szkoda, bo czasami mogliśmy przy lepszym rozegraniu, przy szybszym rozegraniu tą szybciej piłkę przenieść do pod pole przeciwnika, a w drugiej połowie to już wiadomo, sił coraz mniej brakowało pewnie i też wynikało z tego, że już coraz mniej pomysłów było. Znasz tych wszystkich ludzi. José Jiménez, akurat dzisiaj go nie było, ale Savic, Godin, wiesz o jakiej pozycji mówię w Atletico. Subiektywne twoje zdanie, którego wziąłbyś do Bayernu, który jest najbardziej przykry dla napastnika takiego jak ty, który jest najbardziej wartościowym środkowym obrońcą, który dla swojej drużyny robi najwięcej? Ciężko powiedzieć, bo Atletico raczej jako cała drużyna dobrze broni. Tutaj szybko podwajają i nawet jeśli jeden zawodnik się spóźni albo coś, zaraz drugi jest, więc defensywie wydaje mi się, że... Ale ty jesteś blisko nich. Ale wydaje mi się, że tu defensywa, jeśli chodzi o Atletico, to cały zespół. To nie jest tak, że oni bronią, wyprowadzają piłkę, rozgrywają od tyłu i wtedy można odbierać ją, raczej długa piłka i z przodu utrzymanie, więc trochę inna gra niż Bayerny. No, inaczej grają, potrafią to robić, potrafią zbierać te drugie piłki, szczególnie jak grają długą piłkę, wygrywają też te pojedynki, więc są do tego przyzwyczajeni. Trochę inny styl niż my preferujemy, ale wiadomo, w każdej drużynie są dobrzy obrońcy, a tutaj ciężko wrócić innego, bo każdy jest chyba na podobnym poziomie. Dobra, teraz pogadamy o tym, co najważniejsze. Pogadamy o wielkiej forsie, o wielkiej kasie. To znaczy? Nie, świetna odpowiedź. Dziękuję ci bardzo. Ja żartowałem. Powodzenia.